postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Decyzja jest skandaliczna. To jest nic innego jak ta droga, którą swego czasu obrał Łukaszenko, Putin. Prawdziwym problemem polskiej demokracji byłoby, gdyby władza nie ponosiła konsekwencji za czyny, które są widoczne gołym okiem. Są takie przepisy, takie zasady. PiS je gwałcił w sposób bezwstydny. Im się kieszeń prywatna, partyjna pomyliła z kieszenią publiczną. Kosisz kasę nielegalnie na swoją partię, przychodzi kryska na matyska, finał. Tłumie peju. Może trzeba się zastanowić. Ja się tu z częścią wypowiedzi w zasadzie z każdym z Państwa zgadzam. Ale w 100% zgadzam się z panią redaktor. Nie ma w tej chwili jasnego rozwiązania na ten problem i może trzeba się zastanowić w ogóle nad kwestią finansowania partii politycznych. O to dziś pytamy, czy to się powinno dziać z budżetu państwa. Być może nie powinniśmy finansować właśnie z budżetu państwa, bo w mojej ocenie nigdy nie dojdziemy do porządku w tych sprawach. Tak jak pan poseł powiedział, kwestie samorządowe nie rozdzielimy, czy burmistrz, wójt idąc na dożynki takie, jesteśmy w okresie dożynek, w tej chwili reprezentuje siebie, czy partię polityczną, czy urząd, który pełni, czy mieszkańców, czy powiat, czy gminę i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie da rozdzielić. Więc wydaje się najrozsądniejszym właśnie rozdzielenie tego w ten sposób, że finansowanie partii politycznych nie powinno być z budżetu państwa, czyli z pieniędzy nas wszystkich. Być może zastanówmy się nad tym, czy finansowanie partii mogłoby pochodzić z dobrowolnych wpłat. To po pierwsze, znaczy to tak teraz przecież może być. Natomiast dodatkowo tak jest. To są miliony złotych się udało zebrać. To są jakieś odliczenia, mogą być to odliczenia od podatku, tak? Tych możliwości jest wiele. Natomiast dopóki finansowanie będzie z budżetu państwa, to te problemy niestety będą. I to niezależnie od tego, czy to są plakaty, czy to są filmiki, ale jeszcze jeden wątek, który pan poseł poruszył. Telewizja publiczna, tak? To nie tylko, panie pośle, było tak, że te spoty, filmiki i narracja rządowa była promowana na antenie Telewizji Polskiej, ale możemy to powiedzieć na naszym przykładzie Konfederacji. My praktycznie w ogóle nie byliśmy zapraszani nawet do takich programów jak ten tutaj dzisiaj. I to jest absurdalne i to jest skandaliczne, że partia parlamentarna nie była zapraszana za czasów Prawa i Sprawiedliwości do telewizji publicznej. Tomasz, tu dwie rzeczy trzeba dodać jeszcze jakby. To znaczy, no, warto przypomnieć, po co wprowadzono finansowanie partii politycznych z budżetu państwa. Zrobił to, był to pomysł Ludwika Dorna, bo oczywiście zrobił to Sejm nieżyjącego już. Między innymi po to, żeby częściowo ukrócić rozmaite nielegalne dofinansowywania partii politycznych. To jest bardzo istotny element. Po drugie dlatego, że pomysł był taki trochę zaczerpnięty z Niemiec. Znaczy pomysł był taki, żeby partie za te pieniądze stworzyły potężne, działające think tanki, które będą nie tylko oddziaływać na polską debatę, nie tylko będą ją wzmacniać, ale będą także, co robią niemieckie think tanki bardzo sprawnie, oddziaływać na państwa sąsiednie, prezentując naszą narrację. Problem polega na tym, że niestety Polska, i tu trzeba powiedzieć klasa polityczna, zdecydowaną większość tych pieniędzy wydaje nie na ekspertów, nie na think tanki, tylko albo na bieżącą działalność, albo na kampanię. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Monika Szkudlarz. Pytanie do posła Pejo. Czy korzystając z bardzo możliwej medialnej przewagi Konfederacji nad PiS-em po odebraniu mu subwencji, Konfederacja ma szansę wykorzystać tę sytuację i zdominować przekaz prawicy w przekazie publicznym? My tej przewagi finansowej absolutnie mieć nie będziemy. Prawo i Sprawiedliwość, subwencja roczna to jest około 26 milionów, Konfederacja 8 milionów. Nawet jeśli te 10 milionów rocznie zostanie zabrane, to mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość będzie miało zdecydowanie większe pieniądze niż Konfederacja. Natomiast my będziemy przekonywać wyborców już w tej kampanii prezydenckiej merytorycznie. O tym będziemy mówić, że różnimy się od PiS-u diametralnie, że my jesteśmy prawdziwą prawicą, a nie Prawo i Sprawiedliwość, które uprawia politykę socjalizmu. Dlaczego wszyscy politycy, komentatorów o to nie podejrzewam, dlaczego wszyscy politycy, kiedy to mleko się rozlało, najprędzej rzucili się na różne polityczne wygibasy, ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby zająć się poważnie zmianą prawa w tej sprawie? To są nasze pieniądze. Nam zabieracie te pieniądze, nikomu innemu. Swoich nie macie. Panie pośle.
To rzeczywiście jest temat zawsze najtrudniejszy, jeżeli mówimy o finansach, a zwłaszcza partii politycznych i funkcjonowaniu. Więc tutaj no, ta dyskusja na pewno po tej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej wejdzie na, można powiedzieć, taką kanwę wszystkich grup politycznych. I to rzeczywiście, tak jak tutaj wszyscy widzimy, że jest potrzeba dyskusji, jest potrzeba rozstrzygnięcia, co możemy finansować, a co nie możemy. Ja wiem, jak wiele skarg także wpływa do Państwowej Komisji Wyborczej właśnie w związku z pełnieniem pewnych funkcji, a nie wykazywaniem tego poprzez finansowanie, bo jest to pełnienie funkcji przez danego polityka w danym okresie. Więc rzeczywiście ta debata jest potrzebna i być może wybranie członków Państwowej Komisji Wyborczej, którzy byliby w miarę możliwości osobami niepowiązanymi ze światem polityki i osobami jak najbardziej niezależnymi, choć wiemy doskonale, że i po Trybunale Konstytucyjnym i po wielu innych instytucjach jest to bardzo trudne, ale może takie rozwiązanie przy wspólnym podejściu klasy politycznej byłoby potrzebne. Dzisiaj sytuacja oczywiście się zmieniła, bo Prawo i Sprawiedliwość mobilizuje elektorat, pokazuje w jak trudnej jest sytuacji i tu się zgodzę z panem Terlikowskim, rzeczywiście to chwilowo napędza jakby i poparcie i mobilizację elektoratu, natomiast na jak długo starczy tego paliwa, to też jest wyzwanie i na pewno przed nami trudna rozmowa i to już będzie po kampanii prezydenckiej zapewne o finansowaniu partii politycznych. Muszę dopytać, co Dominikę Długosz tak rozbawiło? Nie, mnie jak zawsze bawi porozumienie całego środowiska politycznego, wszystkich partii, które sam się umówią i nie będą swoich nominatów wpychać do instytucji państwowych. No, panie pośle, ja bardzo przepraszam, ja być może jestem bardziej cyniczna niż pan i ja bardzo szanuję polityczną naiwność, ale tak po prostu nie będzie. Każdy polityk będzie chciał mieć swojego przedstawiciela w Państwowej Komisji Wyborczej, bo po prostu się to politykom opłaca. Trzeba zmienić prawo. Trzeba inaczej albo wybierać kogo innego do Państwowej Komisji Wyborczej. Tylko kto ma to zrobić, skoro polskim prawodawcą są ci właśnie politycy? No, nie mam zielonego pojęcia, bo nie zauważyłam woli. Faktycznie zapytajmy polityków, którzy są w studiu. Reprezentują wszystkie partie polityczne. No to od pana zaczniemy. Tak, ja właśnie chciałem o tym powiedzieć. No, ja jestem raczej za tym, aby pieniądze z budżetu państwa nie szły na finansowanie partii politycznych. Też trzeba powiedzieć naszym widzom, jakie to są pieniądze. Na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości 26 milionów rocznie, to jest około 70 tysięcy dziennie takiej subwencji, tak? To nie są małe pieniądze. Wie pan, co, jeśli one będą małe czy nie małe, jak będą wydawane przyzwoicie, rzetelnie, szapoba. No tak, niech nikt ich nie kradnie. Oczywiście, że nie kradnie, tak? Tylko te pieniądze idą z naszych wszystkich kieszeni. Tak? My nie dyskutujemy o pieniądzach, znaczy, bo to jest też kluczowe. W pewnym sensie dyskutujemy. Nie dyskutujemy o pieniądzach, które poszły w przelewach do PiS-u. Dyskutujemy o zupełnie innych pieniądzach. Założenie, że jak przestaniemy wypłacać subwencje partiom politycznym, przestaniemy refundować koszty kampanii wyborczej. To tych lewych będzie więcej. To tych lewych będzie mniej. Jest, powiedziałbym, bardzo naiwne. Tak bym zakładał. To znaczy, nie ma subwencji, nie ma refundacji, to wtedy dopiero zaczyna się szukanie miejsc, z których można rozmaite środki, formy działania. Dobrze, pan poseł Witczak reprezentuje instytucję, partię, która ma w tym układzie parlamentarnym najwięcej do powiedzenia. Macie największą zdolność do generowania pomysłów na zmianę rzeczywistości politycznej. Macie plan na to, żebyśmy się my, podatnicy, nie musieli skarżyć, że nam ktoś podbiera kasę? Mamy plan, panie redaktorze, szanowni państwo. I odpowiadając na to pytanie, że od tego jesteśmy, żeby zmieniać ramy prawne, jeżeli one są szwankujące czy nie dające nam gwarancji. Więc odpowiadam, będziemy reformowali kodeks wyborczy. Wracam do rozwiązań sędziowskich, które mogą, i tutaj odpowiadam pani redaktor Długosz, mogą pomijać wpływy polityczne, no bo dokładnie tak jak wymyśliliśmy ustawę o reformie KRS-u, będą wybory powszechne w sądach, które będą przedstawicieli do KRS-u kierowały. Ja też mogę sobie wyobrazić jakąś formę suwerennych decyzji na poziomie różnych sądów, które by czynnych sędziów do Państwowej Komisji delegowały. Mogę sobie również wyobrazić udział przedstawiciela czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, oczywiście w mniejszości, bo uważam, że sędziowie powinni mieć większość. I jedna rzecz jest bardzo ważna, ponieważ tym operacyjnym ciałem jest Krajowe Biuro Wyborcze. To jest Urząd Państwowej Komisji Wyborczej, dzisiaj malutki, 11-osobowy tak naprawdę. Ja jako
wróg biurokracji i rozbudowywania struktur biurokratycznych, akurat w tym szczególnym wypadku uważam, że należałoby jednak wzmocnić Krajowe Biuro Wyborcze z również kompetencjami, ja już miałem okazję też kilkukrotnie o tym mówić, kompetencjami takimi interwencyjnymi, nadzorczymi, tak żeby można zwracać na przykład Komitetowi Wyborczemu w trakcie kampanii uwagę, żeby ta uwaga miała swoją wagę i się odkładała za moment w decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która będzie tą radą nadzorczą swego rodzaju nad przebiegiem czy kampanii, Panie czy pośle, nad przestrzeganiem prawa. Ja mam jedno pytanie, to kiedy ten projekt złożycie? No, próbowałem delikatnie tutaj jak powiedzieć, że, ale niech pan sobie tutaj nie śmieszkuje, bo jeśli jest pan posłem, to chyba pan zorientował się, że złożyliśmy projekt i nad tym pracowaliśmy po powołaniu podkomisji dotyczącej zmian w kodeksie wyborczym. Złożyliśmy projekt o głosowaniu korespondencyjnym, szczególnie dla Polaków za granicą. Myślę, że nie śmieszy to pana, prawda, że złożyliśmy ten projekt. Dobrze, ale to jeśli pan pozwoli, panie pośle, to ja muszę... I ten projekt taktycznie zablokował Andrzej Duda, wysyłając go do zgromadzenia Julii Przyłębskiej. Dobrze, to zmierzać do końca. Panu posłowi Pejo jeszcze nie tylko Prawo i Sprawiedliwość jest poszkodowane, bo panie pośle, to za czasów Prawa i Sprawiedliwości PKW odrzuciło sprawozdanie wyborcze Konfederacji za, uwaga, baner o wartości 305 zł i 70 groszy, który został gdzieś w Poznaniu wystawiony. I PKW jest na stanowisku, było na stanowisku takim, że żeby odebrać pełną subwencję wyborczą. W tej chwili jesteśmy na drodze prawnej w tej jeszcze kwestii, więc nie tylko państwo jesteście poszkodowani, a to działo się za państwa rządów. Proszę państwa, jak państwo słyszeli, trudno jest zapanować, a ostatni kazus tego dowodzi, nad procesem wyborczym w Polsce, ale padają tu deklaracje, że czas najwyższy zmienić prawo i to będzie kluczowy element sanacji tego systemu. Pozostaje trzymać za słowo, bo na razie żaden projekt nie powstał, więc będziemy się przypominali z pytaniem o to, czy już ktoś ma na to bardziej realny pomysł. Pytaliśmy dziś państwa, czy partie polityczne powinny być finansowane z budżetu państwa. Temat wraca bardzo często, ale państwa zdanie w tej sprawie warto przytoczyć, bo po tym, co się wydarzyło, być może w sądzie SMS-owej, naszej sądzie SMS-owej, 7% z tych, którzy zechcieli wziąć udział, twierdzi, że to jest dobry pomysł, że państwo powinno finansować partię. 93, że nie. Natomiast na platformie X te proporcje wynoszą 31 na tak, do 69 na nie. Nie ma dobrej opinii polskie społeczeństwo o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, ale mniej więcej wiemy dlaczego.